No, w pełni się zgadzam, że bardzo trudny pojedynek, aczkolwiek całe spotkanie miało różne przebiegi, bo i czasami Promień nas potrafił zdemolować właśnie w tych momentach, kiedy straciliśmy bramkę na 1-0. Były momenty, gdzie tak jak pod koniec ostatnie 10 minut pierwszej połowy zaczęliśmy grać w piłkę, momentami w drugiej połowie przeważaliśmy, momentami Promień, także mecz w różnych momentach był pod dyktando albo Promienia, albo nas. No, lepiej wyszliśmy pod kątem skuteczności, bo tak naprawdę w pierwszej połowie za dużo sytuacji nie stwarzaliśmy sobie, oprócz Piotka Piwowarskiego strzału i główki wcześniej Wolaka, to nie mieliśmy za dużo do powiedzenia, a faktycznie motorycznie Promień nas tutaj w pierwszej połowie, w momencie kiedy straciliśmy piłkę, sponiewierał, że było ciężko wyjść spod strefy pola karnego. Natomiast mecz, w którym zdobywamy 3 punkty, okupiony trochę kontuzjami, naciągnięciami mięśni, dlatego trochę nerwówki było w ławce, na ławce trenerskiej, ale myślę, że trzeba być zadowolony z tych 3 punktów i myślę, że z meczu na mecz będziemy wchodzić w rynk gry, wrócą zawodnicy, którzy nie grali, nie byli w 18 i będziemy kontynuować pasę zwycięstw. Wie pan co, jak ktoś obserwował też mecz z Czerwieńskiem, to też druga połowa była lepsza. Trochę nie realizujemy tych zadań w pierwszej połowie mimo odprawy, bo zadania były takie, żeby grać więcej bokami, a tak naprawdę w pierwszej połowie próbowaliśmy tylko środkiem rozgrywać tą piłkę, przegrywaliśmy środek pola w powietrzu, bo nie były zbierane piłki z tego. Tutaj Arkusze z Gałachem robili przewagę na jeden, praktycznie trójką rozmontowywali nam całą czwórkę defensorów. Natomiast w drugiej połowie no, trochę tych chłopaków trzeba zebrać i jeszcze raz wejść jakby na nowy mecz i dlatego te drugie połówki w naszym wykonaniu są trochę lepsze. Natomiast kondycyjnie no, nie wyglądamy to jest za dobrze. Przy treningach 2 w tygodniu no, to nie da rady podgonić tyle elementów, jak powinno się to robić w czwartej lidze czy na poziomie takim jak Promień, bo Promień 4 razy. Trenuje w tygodniu. Widać było tą różnicę w przygotowaniu motorycznym. Marek Wolak zaczął w końcu strzelać bramki, bo jesienią miał problemy z tym. Drugi mecz, w którym zdobywa bramki, mimo że w grze próbuje z tymi warunkami swoimi dzisiaj za bardzo w powietrzu, nie miał szans w środku boiska, ale zawsze pod bramką potrafi się znaleźć, tym bardziej, że jesienią to jest głowy strzelił na Promieniu i też zdobył bramkę, także można powiedzieć, że ma patent na Promień na razie. W pierwszej połowie zauważyłem trochę może luki w środku pola z naszej strony. Nie wiem, może lekiem na całe zło byłby wtedy Filip Kiliński? No nie chcieliśmy grać z typową szóstką, bo tak naprawdę w miejsce Filipa szóstkę grał Igor Danyło, wiedząc, że tak jak początek Promień zaczął na swojej połówce defensywnie, wiedzieliśmy, że będzie potrzeba zdominować, jeżeli chodzi o grę w środku pola, dlatego trójka teoretycznie ofensywnych pomocników, Sopel, Roman i Piwko. Nie udało nam się tych piłek właśnie zbierać, które były grane na szpice w Promieniu i to było... Stąd zmiana łapy za Sopla? Dokładnie tak, bo Sopel z tymi warunkami swoimi i walecznością nie za bardzo mógł nam tu pomóc w środku boiska, dlatego tak jak pan widział i łapa podniósł nam zespół, to samo Janek Juszczak, mimo to, że wymuszona ta zmiana była, chodziło o podniesienie i zbieranie piłki w powietrzu, zwłaszcza w środkowej strefie, bo tam mieliśmy no, niestety dużo pojedynków przegranych, praktycznie wszystkie pojedynki w powietrzu żeśmy przegrywali i ta nominalna szóstka była potrzebna, mimo to, że nie było nam potrzeby w defensywie jeszcze dodatkowo zawodnika, bo to była taka układanka, że 5 ludzi w defensywie zabierało nam znowu jednego i trzeba było się na coś zdecydować, dlatego ruch z łapą byłaby podnieść przede wszystkim środek boiska. Bardzo dobra pierwsza połowa, trochę słabsza drugie i efektem tego Promień przegrywa 1-2. Liceska jest na górę, jak to wyglądało z pana strony? Znaczy, z mojej perspektywy wyglądało to całkiem inaczej. Pierwsza połowa, tak jak pan mu powiedział, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Natomiast w drugiej połowie uważam, że ten mecz był wyrównany. No, początek oczywiście po pierwszej połowie, drugiej połowy należał do KSF-u, no, bo musieli gdzieś tu nadrabiać dwa nasze błędy w ustawieniu, w kryciu. Natomiast później myśmy już nie mieli czego bronić i widać było, że zawodnicy KSF-u padali na boisko ze zmęczenia, a nie mój zespół, który ciągle atakował. Tak? Tym bardziej, że ta bramka, uważam, druga sędzia po prostu liniowy nie nadążył za tą sytuacją i wybronił się pozycją spalonego mojego zawodnika. Pola spalonego zdecydowanie nie było. Jednak może mimo wszystko, może nie w grze lepsza, ale w skuteczności to już na pewno chyba w pierwszej połowie no, było zdecydowanie lepiej. No tak, jeżeli chodzi o skuteczność tak. No, mieliśmy do przerwy 300% sytuacje, wykorzystaliśmy jedną. No i tutaj też są takie braki, tak, że jeżeli zespół nie strzela sytuacji 100%, no to niestety no, tak się to kończy jak dzisiaj. Tak. Zespół, który uważam nie był dzisiaj lepszym od naszego, no, strzelił te 2 bramki po naszych błędach i wygrał mecz.
Nie przypomina to panu trochę tego pierwszego starcia jeszcze z jesieni. Też prowadziliście, też dominowaliście w pierwszej połowie i też przegrywaliście takim samym wynikiem. Tak, tylko tam byliśmy na innym etapie przygotowania. Zespół przyjąłem w lipcu. Totalnie nieprzygotowany, jeżeli chodzi o motorykę. I to tak jak Jarek sam w tym meczu stwierdził, że myśmy się wypompowali praktycznie w 35 minut. Stąciliśmy zespół KSF-u i strzeliliśmy tą bramkę. Natomiast później zespół chciał to utrzymać. Zespół KSF-u wykorzystał swoje sytuacje. Tam był rzut wolny, z tego pamiętam, i Marek Wolak wszedł idealnie. Tak jak dzisiaj widać, że Marek ma patent na nas chyba. No i mówię, to całkiem diametralne dwa inne mecze, tak? Bo tak nie można tego porównywać. W tamtej rundzie też mieliśmy taką sytuację, że pierwsze te trzy mecze ligowe, no nie pierwsze, bo pierwszym był remis, a następne później były trzy porażki, dopiero później żeśmy się troszkę odbudowali. No nie jest łatwo na pewno, bo zespół widać, że ma wiarę, ma chęci do tego i ma umiejętności przede wszystkim do tego, żeby grać piłkę. Nie wiem, ten pierwszy mecz widać było po tych pochwałach, które na nas spłynęły po okresie przygotowawczym i po tym pucharze z UKP, gdzie Michał Grzelczyk nas bardzo chwalił. Może to wpłynęło źle na zawodników w meczu z Piastem Miłowa, aczkolwiek tu niczego im nie umuje, bo naprawdę mają bardzo dobry zespół. I tak to się skończyło. Myśmy po prostu ten mecz w Żarach chcieli przejść obok niego i wygrać sobie na stojąco. Tak się dzisiaj nie da grać piłkę. Z naszej strony to wszystko, dziękuję. Ja chciałem u Daniela Gałacha zapytać. Fajnie się chyba wkomponował, że był motorem napędowym w waszej akcji. Tak, ale widać, że Daniel jeszcze ma pewne braki motoryczne. Tak? On za nami zaczął trenować praktycznie dwa tygodnie niepełne przed rozgrywkami. No, na pewno jest to chłopak, który ma spory potencjał do tego, żeby grać gdzieś w wyższej lidze. A tym bardziej jest to chłopak z Żar, także szkoda by było takiej sytuacji nie wykorzystać, żeby przyszedł do nas.